Rozdział 15. Symfonia przyrody. Rezerwat Pazurek. W sercu malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie wapienne ostańce spotykają się z buczynowym lasem rezerwatu Pazurek, odkrywamy unikalny ekosystem, w którym rośliny i zwierzęta współtworzą niezwykłą symfonię natury. To miejsce pełne tajemniczych zakamarków, bogatej flory i różnorodnych gatunków zwierząt sprawia, że każdy krok staje się podróżą przez harmonię przyrody. Harmonia roślin. W gęstym runie leśnym dominują fitocenozy Dentario enneafili, Fagetum i Cephalantero phagenion, które ukazują różnorodność gatunków roślin. Te leśne zespoły, wspierane przez fitocenozę Luzulophagenion na zboczach górskich, tworzą ekologiczne arcydzieło rezerwatu Pazurek. W cieniu bukowych koron i na skalistych ostańcach kwitną rzadkie i chronione rośliny, takie jak grzybienie białe, mięsożerna rosiczka okrągłolistna, grzybieńczek wodny oraz widłak jałowcowaty. Melodia zwierząt. Rezerwat Pazurek to dom dla bogactwa zwierząt, które przyczyniają się do tej przyrodniczej symfonii. Potężny żubr, dumny jeleń i tajemniczy łoś nadają rytm leśnym ostępom, podczas gdy dzikie stado dzików wkomponowuje się w pejzaż. Pracowity piżmak buduje swoją chatkę nad stawem, a ryś zwinie ścieżki, dodając dzikiej energii tej krainie. W tle słychać wycie wilka, a ciekawy lis wprowadza nutę tajemniczości. Niewielki tchórz ukrywa się wśród wilgotnych terenów, dodając różnorodności faunie. Dźwięki natury i drom. W głębi lasu ścieżka drom, droga dla Boga Najwyższego, wiedzie podróżnika przez duchowe rozważania. W tej metaforycznej podróży dźwięki natury splatają się z ideami, tworząc niepowtarzalny utwór życia. Echa ultradźwięków podkowca mniejszego i lot kaniugi splatają się z krajobrazem, przekształcając rezerwat Pazurek w melodię przyrody, w której współrzędne geograficzne układają się jak magiczny punkt na mapie. Fitocenozy i zespoły leśne. Dentario enneafili phagetum to fitocenoza dominująca w gęstym runie leśnym, która współtworzy buczynowy las rezerwatu Pazurek. Cephalantero phagenion ukazuje różnorodność gatunków roślin, natomiast fitocenoza Luzulophagenion na zboczach górskich dodaje wyjątkowego uroku. Te leśne zespoły tworzą niezapomnianą symfonię natury, która doskonale harmonizuje z muzyką Godra, zawartą na płycie Rezerwat Pazurek z 11 listopada 2019 roku. Kwiaty i drzewa, grzybienie białe, rozsiane po bagnach, otwierają sezon wiosennych barw, podczas gdy mięsożerna rosiczka okrągłolistna kusi owady swoimi kleistymi liśćmi. Kwiaty grzybieńczka wodnego zdobią stawy, a widłak jałowcowaty dodaje uroku leśnym polanom. Dominujące drzewa, takie jak buk zwyczajny i brzoza czarna, tworzą idealne środowisko dla roślin takich jak konwalia majowa, której delikatne kwiaty rozświetlają runo leśne, a bagno zwyczajne pełni rolę kolorowej ozdoby. Przy dźwiękach utworów z płyty Rezerwat Pazurek od Godra podróż przez tę krainę staje się niepowtarzalnym doświadczeniem, gdzie harmonia przyrody i muzyki zlewają się w jedno. Rezerwat Pazurek to miejsce, gdzie natura komponuje swoje dzieło, a muzyka dodaje głębi do tej przyrodniczej symfonii. Rozdział 15 jest hołdem dla rezerwatu Pazurek, ukazując jego niezwykłą różnorodność biologiczną i geograficzną. To podróż przez harmonijne krajobrazy, gdzie każdy dźwięk, roślina i zwierzę współtworzą unikalną symfonię natury. W tym miejscu muzyka i natura spotykają się, tworząc niezapomnianą opowieść, której piękno można odkrywać na nowo przy każdym odwiedzeniu. Rozdział 16. Loopery w nagraniach. Ewolucja twórczości z wykorzystaniem loopera. Loopery, urządzenia umożliwiające nagrywanie, odtwarzanie i warstwowanie fragmentów dźwiękowych, stały się niezastąpionym narzędziem dla współczesnych muzyków. W tym rozdziale przyjrzymy się roli loopera ze szczególnym naciskiem na model Ditto Looper od TC Electronic w twórczości Godry oraz ogólnym możliwościom, jakie te urządzenia oferują artystom. Loopery w procesie tworzenia muzyki. Loopery odgrywają kluczową rolę w procesie tworzenia muzyki. Dzięki nim artyści mogą nagrywać fragmenty dźwięków, przetwarzać je za pomocą różnorodnych efektów i nakładać na siebie warstwy dźwiękowe, co pozwala na tworzenie bogatych i złożonych kompozycji. Godra wykorzystuje potencjał loopera, aby eksplorować różnorodne brzmienia i tworzyć unikalne dźwiękowe krajobrazy. Ditto Looper od Tironic. Narzędzie dla kreatywności.
Ditto Looper od Tice Electronic, zaprojektowany z myślą o prostocie i intuicyjności, jest narzędziem, które nie tylko ułatwia proces tworzenia, ale także stymuluje kreatywność. Z 5 minutami czasu nagrania, nieograniczoną ilością overdubów oraz funkcjami Undo i Rido, Ditto Looper daje Godrze swobodę w eksploracji dźwięków. Minimalistyczny design, maksymalna wydajność. Jednym z kluczowych elementów Ditto Looper jest jego minimalistyczny design. Zaledwie jeden przełącznik i jeden regulator pozwalają na kontrolę wszystkich kluczowych funkcji, takich jak nagrywanie, odtwarzanie, zatrzymywanie i kasowanie. Dzięki temu Godra może skupić się na tworzeniu muzyki bez zbędnych przeszkód. Eksperymentalne zastosowanie loopera. Gra wykorzystuje loopery w sposób eksperymentalny, warstwując dźwięki za pomocą efektów takich jak delay, reverb, phase czy distortion. Pozwala mu to na kształtowanie brzmień w unikalny i innowacyjny sposób. Loopery nie tylko ułatwiają proces tworzenia, ale również stają się narzędziem do poszukiwania nowych dźwięków. Loopery w świetle trendów muzycznych. Loopery stały się integralną częścią współczesnej sceny muzycznej, zarówno dla solowych artystów, jak i zespołów. Trend ten zyskuje na popularności także dzięki mediom społecznościowym, gdzie muzycy prezentują swoje umiejętności z użyciem loopera. Ditto Looper, jako reprezentant tej kategorii, jest nie tylko narzędziem, ale także źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń twórców muzyki. Loopery, a szczególnie model Ditto Looper od TC Electronic, są niezastąpionym narzędziem w arsenale Godry do eksploracji dźwięków i tworzenia unikalnych kompozycji ambientowych. Prosty, a jednocześnie wszechstronny design loopera pozwala artystom skupić się na esencji twórczości, otwierając nowe możliwości w dziedzinie produkcji muzycznej. W kolejnych rozdziałach przyjrzymy się bardziej szczegółowym praktykom Godry w tworzeniu muzyki ambient z wykorzystaniem loopera. Rozdział 17. Odkrywanie magii Góry Piecki. Góra Piecki to nie tylko kolejny szczyt na mapie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale magiczne miejsce pełne historii, tajemnic przyrody i artystycznych inspiracji. Dla Godry, twórcy albumu Jura, Góra Piecki stała się źródłem twórczej weny, a utwór noszący jej imię jest jak wejście do krainy czarów ukrytej w zaledwie kilku dźwiękach. Wspinając się po krętych szlakach tej malowniczej góry, natrafiamy na rezerwat Pazurek, pierwszy punkt na muzycznej mapie Godry. To miejsce, gdzie natura ukazuje swój niepowtarzalny urok, a czas zdaje się zatrzymywać, by pozwolić nam odkrywać piękno otaczającego świata. Dalej, szlak Orlich Gniazd prowadzi nas przez krajobrazy pełne historii i legend. Tutaj w dźwiękach muzyki ożywają opowieści o rycerzach, zamkach i niezwykłych przygodach, które kryją się w tym regionie. A zubowe skały są świadkiem naszych kroków, a igły olkuskie wybijają rytm naszej podróży. Czubatka z krótkim, ale niezwykle charakterystycznym brzmieniem jest jak osobisty znak Godry, podkreślający jego obecność w tej muzycznej podróży. Pustynia Błędowska, rozciągająca się w dźwiękach przez 6 minut, to nie tylko przestrzeń geograficzna, ale także muzyczna kraina, gdzie każdy dźwięk ma swój cel i znaczenie. A zamek w Rapsztynie staje się miejscem, gdzie historia splata się z nutami, a Róża Wiatrów ukazuje różnorodność muzycznych klimatów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Skały Słoń to nie tylko formacje skalne, ale również instrumenty muzyczne, których dźwięki przenoszą nas do innych wymiarów. Dolina Wodącej płynie harmonijnie przez krajobrazy dźwięków, a Huta Szkła w Jaroszowcu w swoich melodiach odzwierciedla sztukę rzemieślniczą tego regionu. Biała Przemsza staje się rzeką dźwięków, a źródło Jana i Skałbania przenoszą nas w mistyczne rejony muzycznej wyobraźni. Januszkowa Góra, skały w Pomorzanach, Dupnica, Góra Piecki oraz Jaskinia Nietoperzowa, każde z tych miejsc jest jak inny utwór na płycie Godry, tworzący niepowtarzalną symfonię dźwięków, której korzenie sięgają głęboko w lokalne krajobrazy i ich muzyczne interpretacje. Album Jura to nie tylko zbiór utworów, ale przewodnik po miejscach, gdzie muzyka spotyka się z naturą, a brzmienia stają się częścią historii Jury Krakowsko-Częstochowskiej.